Adam Nawałka. A wiecie, że mój wujek wysłał SMS-a Nawałce, że gratuluje wygranego meczu i on mu odpisał dzięki Zbychu. Masz telefon do Nawałki? No. Dum, dum, dum. Przerywamy program. No. To kurczę nieźle. No, wiek na górniku. To napisz mu, że słynny autor gier Jęsyczewiczek pozdrawia Arka Milika. Szczerze, bez, właśnie nie, ja szczerze. Proszę Państwa, po tym jakby drobnym prawda, zamieszaniu wracamy do Planszówek TV. Jest to program o grach planszowej i karcianych, ale ostatnio także piłce nożnej. Jesteśmy tutaj przygotowani. Pret-a-porte, czyli gra autorstwa Ignacego Czewiczka w mojej skromnej osobie, to jestem ja, przedstawiciel Polski. Kontra wino z autorstwa Vital Lacerta, Portugalia. Państwo, co Państwo widzą? Że Portugalia jakby jest troszkę ma większą powierzchnię tego pudełka. To pudełko jest cięższe, ponieważ moje... Jest puste w środku. Jest puste w środku zupełności. Ale jak to się wszystko zakończy, wszyscy, proszę Państwa, wiedzą, jak to się zakończy. Ponieważ Polska ma świetnych naukowców, to znaczy się piłkarzy, Lewandowski, Milik i tak dalej. Pazdan. I my to wygramy. I jakby cała, wszyscy są ku temu skupieni. Tymczasem jesteśmy w Planszówkach TV i coś się ciekawego wydarzyło na świecie. Trwa kampania Wspieram to Cthulhu Wars i ona troszkę bez ikry wspiera się. Czy pan to potwierdza? Troszkę tak słabo mi to idzie, powiem ci. Ja chciałbym wystąpić w roli adwokatu diabłu, ponieważ widziałem troszeczkę zamieszanie w internecie, że ludzie narzekali, że na cenę 650 zł czy ileś. I jakby ja nie chciałem wkładać się prawda, palcy we framugę drzwi czy w jakieś takie inne historie, ale po prostu ta gra tyle kosztuje. Ona kosztuje ile tam dolarów? 200 czy ileś? Jakoś tak. I 200 dolarów w obecnym kursie to jest 800 zł. I dlatego Cthulhu Wars tyle kosztuje. I to, że Państwo się denerwują na wydawnictwo Galacta, to może by się Państwo podenerwowali na kogoś innego, w sensie oryginalnego wydawcy gry. Ale jakby tyle chciałem do powiedzenia, nie chciałem nikogo drażnić i tylko nie, się nie w ten konflikt nie wdrażać. No ale wygląda, że na razie to słabo wygląda. Że wygląda, że to jakby troszkę, że się może to nie zakończyć sukcesem. I bardzo szkoda, bo myśmy tutaj z kolegą Markiem i z kolegą innymi mieliśmy, że tak powiem, taką pewną pulę pieniądzów mieliśmy odłożoną i że też chcieliśmy się wesprznąć. I się nie wesprzyniemy na Cthulhu Wars chyba. No generalnie czekamy na Państwa informację, jak ta sytuacja wygląda i czy Państwo właśnie uważają, że to za drogo, czy że drogo, czy jakby, że czemu Państwo tego nie wspierają i może to w komentarzu powinien napisać, że dzień dobry, nie wspieram, bo nie lubię Cthulhu, albo dzień dobry, nie wspieram, bo nie mam 650 zł, albo dzień dobry, nie wspieram, bo nie lubię Galacta. Jaka jest sytuacja, czemu Państwo tego nie wspierają? Mam tutaj dużo notatek na dzisiaj, tylko że one są do innego filmu, więc niestety nie mogę ich użyć, więc Państwo wybaczą, ale musimy odłożyć, żebym się nie dokoncentrował. I co się wydarzyło? Ukazało się 3 jest Magic Number, po polsku 3 kumple z boiska, to jest jakiś stary news w ogóle, tak? Co mamy tutaj w ogóle? Tak. Proszę mi tutaj tego, nie ten. Tutaj jest główna informacja, proszę Państwa. Cry Havoc. Dostaliśmy sample, to jest sample z drukarni, próbka tak zwana, angielskiego wydania. Widzisz, ja tą taką fajną notatkę, którą ci zostawiłem i... Tam ją masz, tak? To będziesz mnie wspierał tej. Cry Havoc, ja Państwu tylko organoleptycznie ponownie pokażę, tylko że ten się tu się nie ten... Państwo, czy teraz Państwo to zobaczyło? Portugalia już tu się... Powiem Państwu, że Portugalia już pęka. Rozjechała. Ja bym jeszcze ją z Pazdanem jeszcze raz uderzył. I glik. Cry Havoc, wielkie, duże, ciężkie pudło. Powiedziesiąt, ile z tych figurek tam jest? Już to liczyć, 3 razy już podawaliśmy, nigdy nie pamiętam, 52 figurki. 52 figurki, gigantyczna plansza, tak jak do Strongholda tego nowego, czyli gigantyczna plansza, dodatkowo plansza bitew, 3 miliardy żetonów i wszystkiego innego, kart grube, takie potężne, po to Państwo to porównają. 51, czy ktoś tam widzi, i to jest całe totalnie zapchane, towarem, Państwo to otworzą, potem się tego nie da spakować wręcz, tego tam jest tak dużo. Cry Havoc, premiera światowa na Gen Conie i później będzie premiera sklepowa. Nie wiem dokładnie, kiedy ona jeszcze będzie, bo tam są jakieś pościgi, takie historie. Nie znam tematów, nie wiem, to się nie wypowiem. Pośrodka jedynka, moi drodzy, chcieliby się pochwalić, że z całego świata spływają nam domówienia tak zwane, czyli dystrybutorzy, którzy brali od nas grę, wyprzedali do sklepów i właśnie domawiają i to dotyczy wszystkich. Po prostu w tym tygodniu myśmy wysłali kolejne kilka palet z 51 i z Crazy Cards po całej Europie praktycznie i do Kanady gdzieś tam to pojechało i tak dalej. Mamy świetne przyjęcie, bardzo Państwu dziękuję, bo wiem, że jakby jest dużo pozytywnego w internecie na temat tej gry. Jakby, o ile na początku jak ogłosimy, że ją wydamy, to było dużo niepozytywnego, że tam po co robić masterseta, to jak on się już ukazał, to jakby jest dużo pozytywnej wiadomości. Od Państwa bardzo dziękujemy za ciepłe przyjęcie i za to, że Państwo kupują. Crazy Cards ma premierę w Szalone Wózki się po polsku nazywa. Ma premierę w przyszłą środę.
Ja w ogóle nie wiem, co się wszystko wydarzy, że ja jeszcze nie mam polskiego pudełka, żeby Państwu pokazać, a już to w przyszłym środę będzie w sklepach w całej Polsce. I jakby jaka to jest magia, jak ten nasz dział sprzedaży to zrobi, jak ten dział logistyczny to zrobi, jak ci te kurierzy to dowiozą na czas, że tego jeszcze nie ma, to już będzie, to innego nie wiem. Ale tak podobno jakoś to ogarniemy. Crazy Cars to podkoszone wózki, w przyszłym środę we wszystkich dobrych sklepach z wami, pan szefie, tak? I jest tak jak gra, pan coś powie do tej kamery teraz, jaka to jest gra? Mały dzisiaj bardzo nieśmiały jest. Fajna. No tak, powiedziałbym z przekonania, ale powiem Państwu z przekonaniem, że jest fajna gra. Od 3 do 8 graczy ścigają się wszyscy wyściszonymi wózkami. Gameplay po angielsku nagraliśmy, a po polsku nie, bo teraz nie mamy tego polskiego pudełka do kurka wodnej cholerki. A weź mi daj tego wielkiego Big Book of Madness, żebym go też pokazał do tego. Tides of Madness, czyli Droga ku Szaleństwu, czy jak ktoś tam się jakoś inaczej nazywa. Jak się nazywa ta gra? Droga do Szaleństwa. Droga do Szaleństwa i ono też się kiedyś wykaże, nie wiemy kiedy, więc Państwa nie będziemy tutaj zanudzali. Jest animowana, animowany film, przygotowaliśmy dla Państwa Wjazd Wielkiej Księgi Szaleństwa. To jest gra, którą będziemy właśnie kręcili gameplay, żeby Państwu pokazać, jak się to gra. I to też do nas jedzie i to będzie w lipcu wielka nasza premiera. Bardzo będziemy to Państwu polecali. To się ukazuje 6 lipca, a to się ukaże chyba tydzień później, mam takie wrażenie. Wielka Księga Szaleństwa, otwórz ją, jeśli masz dość odwagi. Gra kooperacyjna, w której wcielamy się w czarodziejów i musimy walczyć z potworami. Super fajna gra planszowa, kooperacyjna. Tak jak powiedziałem, będziemy nagrywali gameplay, żeby Państwu pokazać, jak się fajnie w to bawi. Myśmy sobie to grali na After Hours, czyli po godzinach zostaliśmy sobie w zeszłym wtorek. Tak. I Sasina ta gra skopała. Ciebie skopała, bo nie potrafisz grać kooperacyjnie, bo jesteś twórcą gier kooperacyjnych, który nie potrafi grać gry kooperacyjne. Była to wina Agi, która zupełnie nie kooperowała. No. Co ryba? Z tobą, bo mnie ostatnio grałeś. Przegraliśmy, ale nauczyliśmy się dużo i na gameplay, który dla Państwa nakręcimy, już z tą grą wygramy, już będziemy mocniej przygotowani. Wszystkie kombosy ogarnęliśmy, przejrzeliśmy wszystkie tutaj historie, które trzeba wygrać i dwa piątki pokażę Państwu, jak się gra Wielką Księgę Szaleństwa. Filmik będzie w najbliższych dniach na YouTubach i będzie taka historia, że no to do nas płynie. Państwo już się mogą, czy jakiś preorder jest w ogóle? Nie. Ty, a dowiedziałeś się, jakie mamy promocje do tego w końcu? Wyśledziłeś to? Tak. I wiesz jakie? Nie zaglądałem, ale wiem, że są. Czyli wiemy. Tam pięć co wiemy, ale Państwu powiemy, że tam dla polskich produrowców będzie jakaś super niespodzianka. Coś tam przygotowaliśmy, wyprodukowaliśmy i ja muszę powiedzieć, że nie wiem, co wyprodukowaliśmy, ale coś mamy. I to są jakieś jedna promocja, dwie promocje, siedem promocji, pan nic nie wie w ogóle. I wszystko to ogarniemy i w najbliższych dniach Państwu powiemy. Będziemy rozmawiać ze strony Portal Games, żeby dostać promocji, albo będziemy rozmawiać ze sklepów, ulubionych sklepów z grami planszowymi i się dostanie z kolei zniżkę. To jest Roman i Roman ma do mnie pytanie, kto wygra? Polacy wygrają. Dziękujemy, Roman. Roman miał taki krótki dzisiaj, jestem bardziej... Szybko. Roman poszedł. Poszedł zajmować miejsce w strefie kibica już. Drogie dzieciaki, ciężko pracujemy nad Aztekami. Gramy tutaj codziennie. Jest to po prostu masakra. Wczoraj się pokłóciłem z Cerkiem. Wyżej SMS-a potem jeszcze wysłałem generalnie tak. Z przeprosinami? No tak, nie z przeprosinami, ale tak kontynuowałem już bardziej w pokojowym nastroju tą debatę o karty. Mamy taką testerkę, że no strasznie zrozumiała, ona się ze mną nie zgadza. I jak tak sobie można? Kto to jest? Jak może się ze mną nie zgadzać? Ale żarty żartami, ciężko pracujemy, ciężko te karty balansujemy dla Państwa. Proszę Państwa, i 1000 poprawek, czy Pan zobaczył się na 1000 poprawek? A teraz co się okazało? Za trochę nie wiadomo co. A, bo te karty właśnie, to są te, co wlatują. Proszę Państwa. Nie ma żartów tutaj, cały czas jest test i poprawka, test i poprawka. I się znowu będziemy tutaj napierali. Nie ma żartów, staramy się, żeby ci Aztecy się Państwu bardzo spodobali. Mechanika push your luck, czyli oni mogą się modlić i mogą się modlić na bezpiecznego, bo mogą troszkę zadrzeć z bogami i modlić się na bardzo niebezpiecznego. Ja ci powiem, że szczerze mówiąc jestem troszkę zaskoczony. Jesteś zaskoczony czym tym razem? No, Aztekami. A, Aztekami, no dobrze. Bo się nimi przyjemnie, myślałem, że będą mnie przyjemni. Proszę. Expect unexpected. Ja powiem Państwu tak, że ta Portugalia wygląda słabo. Oni nie wyciągają tutaj. Jakby Ronaldo się przewrócił i dalej jęczy tam. I pokazuje do sędziego, followali mnie. A tam krycha do niego podchodzi, wstawaj gościu, wstawaj, bo cię po prostu nadepnę jeszcze. Proszę Państwa, jesteśmy strasznie mocno skupieni na tym, co się dzieje w telewizorach. I Państwo tak, że tutaj pewnie... zapomniałeś taki fajny news. Dajesz. Że jest wsiąść do pociągu dookoła świata. Dajesz Wunder zapowiedział. Tak. I Rebel też to pewnie zapowiedział, bo to jest, tak. Oni są przedstawicielami tego. Proszę Państwa, jest taka historia, że uwielbiam grę Ticket to Ride, po polsku droga do... Do pociągu. Do pociągu, wsiąść do pociągu. I jestem wielkim fanem tej gry, natomiast tej gry zupełnie nie posiadam w swojej kolekcji, mimo że miałem ją dwa razy w swoim życiu, ponieważ moja żona ukochana nie chce znowu w tą grę grać. I ja po prostu tą grę kupowałem, potem ją sprzedawałem, potem ją kupiłem znowu, potem ją znowu sprzedałem. I ja mam taki plan, że znowu sobie kupię tą grę po raz trzeci, pod tytułem jakim? Dookoła świata. Dookoła świata. Wsiąść do pociągu dookoła świata i po raz kolejny podejdę do mojej żony, moja droga, czy chciałbyś ze mną zagrać tą grę planszową? Ona powie, że nie, spada i ją potem będę sprzedał, więc jakby ktoś chciał kupić drogę dookoła świata taniej, to za kilka tygodni po premierze.
Jaka to jest tytuł? Wsiąść do pociągu dookoła świata. Bo pociągi nie żyją po drogach, ludzie się ograniczą tylko po szynach. I proszę się troszkę ogarnąć, jak do Państwa mówię. A nie, że Państwo w ogóle, jak te pelikany, wszystko łykają. Jaka droga w ogóle? To są szyny do pociągu. I teraz historia jest taka, że jesteśmy zupełnie zdekoncentrowani, jeśli chodzi o piłkę nożną. I ten filmik zakończymy. Ja Państwem się żegnam na kilka... Mamy ogłosić czy rozwiązać? Rozwiązać. Jesteśmy przygotowani do tego? Ja tak, a Ty? Adamna, Wałka. Jaki był konkurs? Trzeba było wytypować wynik Polska-Niemcy. Proszę Państwa, mamy w firmie Portal Trwa Liga Typera, czyli obstawiamy wyniki. Są związani w tym wszyscy oprócz kolegi Łysy, bo on z piłką jakby niezbyt jest za pan brat. I sytuacja jest taka, że jestem... Ostatni. Nie jestem ostatni. Senior jest ostatni. Senior, nasz dział sprzedaży zupełnie nie ma pojęcia o piłce nożnej. Jest jakby ogarnięty zupełnie inaczej. Ja jestem w środku tabeli, w drugiej połowie tego środka, od dołu. Znaczy też jak licząc, jestem bardziej w dolnej części powiem. Ale jakby najbardziej sytuacja jest żenująca, że ta koleżanka, co się chichra tam w tle kamery, to prowadzi. I jakby leje nas kobieta. Jakby nie chcemy tutaj być jakimiś tam szowinistami, ale jakby sytuacja jest niezręczna. Że Aga powiedziała, no mogę z wami zagrać, mogę z wami zagrać. I myśmy powiedzieli, no frajer, no to oczywiście, że tak. I potem się sytuacja wygląda spod kontroli. Koleżanka niestety nas tutaj leje strasznie. Nie wiem jak Państwa w biurach, jak Państwo tam też siebie zajmują się głosowaniem. Ale obstawiamy wszyscy, że Portugalia odpadnie, tak? Czy Portugalia odpadnie? Jak pani tam nie zagłosowała? Zagłosowała, że odpadną? No to jak? Nawet jeśli nie odpadną, to zagłosować muszę na Polskę. Jak Aga zagłosowała, że Portugalia odpadnie, to znaczy, że odpadnie. I jest taka historia. Pan Rafał jest tak w środku tabeli, jesteś, tak? Na którym jesteś miejscu w tabeli? Trzecim. Trzecim? To nie jest środek, to jest czub. O, jak go wyzywasz? A ty... Nie mam pojęcia, to nie sprawdzałem. Ty jesteś w środku w takim razie. On jest w takim razie za Mirkiem, tak? Aga pierwsza, Mirek drugi, Rafał trzeci, to ty będziesz czwarty, ja będę piąty podejrzewam. A jeszcze Cień tam się gdzieś pamięta jeszcze. Cień będzie drugi. No to na pewno przede mną, to są prawie wszyscy. Nie, no czemu jest za tobą? Nie, senior jest przed tobą. Drogie dzieci, w zeszłym tygodniu pytaliśmy was o wynik meczu, o co pytaliśmy? Wynik meczu Polska-Niemcy. I to nie zeszło tylko 2 tygodnie temu, a tydzień temu nie rozwiązaliśmy konkursu. I wynik meczu, jak państwo pamiętają, był jaki? 0-0. 0-0. I taką prawdopodobną odpowiedź odpowiedział Bartecki 61 tygodni temu. Gość wziął drugi rozpęd na ten konkurs, muszę przyznać. I Bartecki, mamy do ciebie nagrodę, tylko że nagrodę ktoś sprzątnął i ja bym ona się zagubiła w zupełności. Jaka miała być? No te, co tam były z boku. Może położonek porząd mu wyślemy. Ktoś tam został. Bartecki, wysłamy ci porządek Explosion i gra z SN, która przewieziona. I jest te kulki i historie takie i mamy bardzo fajną grę. O, dziękujemy. Ufundowana przez Portal Games, bo to jest naszych własnych zasobów. Portal Games, Potion Explosion do pana jedzie Bartewskiego 6 tygodni temu. Trafił, że będzie wynik 0-0. Gratulujemy. I słuchajcie, jakby tutaj jest taka, że ten film ma zupełnie, że jest bez sensu, więc bardzo Państwa przepraszam za brak koncentracji. Mamy jeszcze jakieś newsy? Piłka nożna. Jestem piąty. A jestem szósty? Tak. No. Mirek jest pierwszy. O! Oh. Potem jest pani Agnieszka. Nie. Potem jest coś, co ma FR1. To ten, Rafcio. A fejchowny Rojber czy coś takiego. Proszę Państwa, Państwo się skupią na graniu gry planszowej. Państwo się skupią ale na... Ale tutaj pokazał, że on o Barcelonie. Nie, to Arsenal jest tak. Ma klasę. Proszę kibicować Polakom. Gratulujemy także Islandii, która nam dużo radości dostarczyła. I drogie dzieciaki, ja wylatuję do Stanów na The Dice Tower Con i w przyszłym tygodniu we wtorek jest live, który będzie nagrywał pewnie Marek z Seniorem, tak? Czy tam jakoś gościnie, jak jeszcze weźmiecie do kompletu. Więc proszę się szykować na live Planszówek TV w przyszły wtorek o jakimś tam wieczorową porą. A teraz się kłaniam nisko, bo jakby zupełnie zamieszanie. Bardzo Państwa przepraszam, ale sytuacja jest taka, że kurka wodna, no Ronaldo do domu. Dziękujemy.